Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, tam Ząż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050, lecąc nad Warszawą Zachodnią. Dzisiaj mamy pierwszą część filmu na temat przebudowy Warszawy Zachodniej, część stacyjna. W kolejnym filmie będzie część torowiska z obiektami MZ1, MZ2, MZ3, czyli tam, gdzie nowe wiadukty kolejowe powstają, niedaleko Warszawy Włochy i Warszawy Aleje Jerozolimskie. I będzie trzeci film z pokazaniem Wam, jak tam trwają prace przy budowie tunelu tramwajowego na poziomie -2. Ale to wszystko będzie później. Zajmijmy się tym, co jest dzisiaj, a mianowicie jak wygląda stacja na poziomie 0, poziomie +1 i poziomie -1. Jak widzicie, tutaj większych prac i zmian, tak na wstępie już mogę powiedzieć, nie zaobserwujecie, ponieważ większość prac oczywiście jest przy torowisku zachodnim, natomiast za chwilę jak się obkręcimy, to zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj to torowisko, które widzicie na wprost, no już niedługo. Niedługo będą tutaj już pierwsze rozbiórki prowadzone, ale jeszcze chwilę poczekacie. Oczywiście mniej więcej tak pod koniec materiału powiem Wam, kiedy będzie zamknięty kolejny peron i kiedy kolejne 3 perony, bo będą teraz zamykane 3, 4, 5, ale nie wszystkie naraz. Natomiast po kolei. Najpierw nowe perony. Perony 6, 7, 8 już są otwarte, to możecie zobaczyć. Na nagraniach, które są z poniedziałku 26 września, które właśnie teraz widzicie, możecie zaobserwować, iż peron 8 jest zamknięty, ponieważ była nagrywana na nim reklama z Pendolino udziałem i różnymi innymi ciekawostkami. Natomiast co ważne co do tych peronów, to jest to, iż tam cały czas są montowane nowe wyświetlacze, nowe tablice. Będą wyświetlacze takie, które na pewno lubicie, na których widać cały pociąg, cały skład, w którym sektorach się zatrzymuje, tak żebyście wiedzieli po prostu, gdzie trzeba pójść, a nie biega za pociągiem. To się niedługo pojawi, jeszcze nie podpięty będzie, bo nie będzie mieć jak podpięte zasilania, ale te tablice już się pojawiają na poszczególnych peronach, jeszcze nowe systemy tej informacji pasażerskiej i to wszystko się pojawia, tak żeby nie trzeba było tylko czegoś na Iwonę, aż powie, gdzie jaki będzie pociąg, ale żeby było trochę bardziej po ludzku. No i tutaj z tej strony jest oczywiście nowa hala dworcowa, czyli hala dworcowa przy ulicy Tunelowej, podobnych rozmiarów jak West Station, z tym, że będzie dosyć duża część pod ziemią, o wiele większa, i duża część nad ziemią, która będzie dosyć ładnie, mocno obszklona i całkiem widowiskowa oczywiście. Cały poziom -1, za chwilę zobaczycie, przechodząc tutaj na dole, natomiast możecie zobaczyć grzybek, windy, które wentylacje całe, no i oczywiście budynek wielofunkcyjny, który tutaj się ładnie prezentuje. Jego dach również coraz bardziej jest dokończany. No i oczywiście trwają prace do tego, żeby rozpocząć budowę właśnie budynku nowego budynku dworcowego w tymże miejscu. I aktualnie tam, z tego co wiem, trwają ostatnie pozwolenia, projekty i wszystko będzie mogło ruszyć już niedługo, jeżeli chodzi w tej materii. Natomiast mamy tutaj poziom -1, jak widzicie schodzimy normalnymi schodami, nie schodnią, jak czasami wam pokazywałem zdjęcia. Aż się pomyślałem, że mógłbym pokazać teraz zdjęcia, które wyglądało jeszcze parę miesięcy temu, ale nie mam pod ręką niestety tego dysku, więc musi wam wystarczyć to, co macie. Niedługo będzie film z podsumowaniem tak mniej więcej roku, półtora roku budowy i z placu budowy i ze zdjęć zona, to może też dosyć ciekawie wyglądać. Natomiast zwróćcie uwagę, że tak, mamy tutaj na górze mata izolacyjna jest montowana, czy dzięki niej nie będziemy mieli tej powierzchni, nie będzie się przynosić wszystko, co jedzie na dole, na górze, izolacyjna, jak i również hałas, dźwięk nie będzie przechodzić w jedną i drugą stronę. A tutaj już się pojawiają przyszłe nowe ścianki pod lokale gastronomiczne, handlowe, w tymże miejscu będą rozlokowane. I zwróćcie uwagę, że te ścianki są dosyć wysoko wyżej niż faktycznie sama podłoga. Ponieważ oczywiście sama podłoga będzie jeszcze podniesiona, wszystkie elementy, warstwy trochę zajmują, także te nowe ściany, które tutaj już są montowane, będą na docelowej wysokości. Także tak to wygląda. Oczywiście dosyć duże składowisko schodów ruchomych w tym miejscu jest, częściowo odfoliowanych, no bo wiadomo, tutaj nie ma deszczu, więc można je odfoliować. Częściowo nie, to jest taki trochę magazyn w tymże miejscu, możecie zobaczyć. Dużo nowych części, wszystko jest teraz rozkładane na cały tunel. Oczywiście w tymże miejscu większych prac nie można prowadzić, ponieważ niedługo będzie przekucie
na dalsze perony i budowa dalej przejścia podziemnego. Na razie to nie jest tutaj robione, no bo po prostu perony są użytkowe. Jakby to teraz zrobili, to byłby istny Armageddon, ale o tym jeszcze później powiem. Dlaczego aktualnie większość z was pewnie nie widzi większych prac na budowie Warszawy Zachodniej. To jest stary tunel, mniej więcej w tymże miejscu się znajduje i on o wiele był węższy niż w porównaniu z tym, jak to wygląda teraz. W sumie mam go teraz pokazać, jak wygląda aktualnie teraz tunel, którym możecie chodzić. I tak to wygląda aktualnie. Małe, wąskie przejście z niedziałającym oczywiście slipem, ale to wiadomo. Brak wind, brak schodów ruchomych, śmietniki, pochylnie tutaj, brak oczywiście jakiegokolwiek też pomocy dla osób, znaczy tam trochę jest tego, ale mało jest dla osób niewidomych, niedowidzących. A tutaj zobaczcie, jakie to jest szerokie. Oczywiście nie mamy jeszcze tego wszystkiego, ale tak, schody ruchome są. Windy są trochę dalej oddalone, my ich z tej strony po prostu nie widzimy, gdzie będą szyby windowe. Budynki usługowe na starym przejściu podziemnym nie ma, tutaj będą. Szerokość no, jest nieporównywalna w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej. Po prostu to są dwa właściwie kompletne, oddzielne od siebie światy. Nowa Zachodnia, Stara Zachodnia. Z tym, że oczywiście Nowa Zachodnia, przejście podziemne nigdy nie będzie czynne jednocześnie z przejściem podziemnym, które jest aktualnie użytkowane. Siłą rzeczy po prostu to się nie łączy. Te dwa przejścia nie będą miały pomiędzy sobą połączenia, a tak jest to ważny element a propos całej przebudowy Warszawy Zachodniej, że po prostu nie będzie oddane do użytku nowe przejście podziemne, dopóki nie będzie wszystko gotowe. Tak w głównej mierze wszystko gotowe. No macie to mniej więcej taki przegląd, jak to wygląda. Wszystkie te lokale handlowe w tymże miejscu są. Maty, które są układane na suficie, jak i również tutaj jest wyjście. Tutaj te folie są po to, żeby po pierwsze ciepło nie uciekało, jak jest zimno, no i oczywiście, żeby deszcz nie padał, no bo wiadomo. Nie chcielibyśmy, żeby zalało tutaj plac budowy. Tu jest prześwit bezpośrednio do tunelu tramwajowego, o którym będę mówić w kolejnym materiale. Jeszcze nie powiem wam kiedy, bo w sumie sam nie wiem. No i tutaj ogólnie cały taki ładny przegląd, jak wygląda cała Zachodnia z tejże perspektywy. Tu jest właśnie ta hala dworcowa, będzie się znajdować, pod którą teraz chodziliśmy. To jest mniej więcej ta cała przestrzeń, to są te schody, o których wam mówiłem. Schody i ruchome, i zwykłe. Tak samo jak na West Station, pośrodku zwykłe schody po bokach. Schody ruchome w jedną i w drugą stronę. I to, co warto podkreślić, wszystkie perony, wszystkie, od 1 do 9, od 1 do 9, będą miały parę schodów ruchomych do góry i do dołu i klatkę schodową. Też, żeby można było wchodzić, jak i również windę. Co do podwójnych ciągów schodów ruchomych, to akurat nie wszystkie perony tak będą miały, ale też tak niektóre te bardziej podmiejskie będą miały taką niesamowitą funkcję. Także to się zmieni. To jest już nowa podłoga, którą mogliście zobaczyć w moich materiałach jakiś już czas temu, ale tutaj co warto podkreślić, to już ściany się pojawiają. Same ściany wizualnie aktualnie powoli są układane i niedługo będziemy mogli, właściwie pewnie za miesiąc, jak tutaj się pojawi na dole, będę wam mógł już pokazać, jak to wszystko wygląda z tejże innej perspektywy. Ciąg oczywiście dla osób niewidomych jest zachowany, jest to ładna jednorazowa płyta, po której się nie ślizgamy zimą, także to jest na plus, duży plus. No i tutaj są oczywiście klatki schodowe, raczej techniczne one będą, chociaż nie wiem dokładnie, którymi można wyjść i na powierzchnię i w przyszłości zejść bezpośrednio na przystanek tramwajowy, który będzie się znajdować pod nami, bo pod nami jest jeszcze właśnie tunel tramwajowy. Samym zejściem do tunelu teraz się schodzi przez windę, szyby windowe, no bo schodów nie będzie na poziom minus 2. Poziom minus 2 właściwie będzie całkowicie odcięty od reszty świata, dopóki tramwaje tam nie wkroczą. Czyli do tego tunelu to pewnie jakieś co najmniej 10 lat. Tak to wygląda z tejże perspektywy. Już idziemy, teraz idziemy od peronu 9 w kierunku pozostałych peronów, czyli 8-1. Tam akurat nie miałem ładnych ujęć, więc nie pokazam tego łącznika. No ale tam również trwają prace przy składaniu nowej podłogi, jeżeli chodzi o peron 9. Tam trwają przy tym prace. Wszystko się tutaj całkiem ładnie toczy, jak możecie mniej więcej w tymże miejscu zobaczyć. Za chwilę wyjdziemy na powierzchnię, bo tutaj mniej więcej wam pokazałem już cały poziom minus 1, który aktualnie jest gotowy. I odpowiadam od razu teraz na pytanie, czemu nie można teraz zamknąć peronów 3, 4, 5, wyburzyć ich i rozpocząć prac budowlanych? No tak. Rozdzielmy sobie Zachodnią na całe, na wszystko co mamy. Peron 9 to jest osobna stacja, bo ona jedzie na linię średnicową, znaczy nie średnicą, tylko do Okólną, do Warszawy Gdańskiej, więc ona się nie liczy. Perony 8, 7, 6
To są trzy perony, które mają oczywiście wlot bezpośrednio dla pociągów dalekobieżnych głównie. Podmiejskie tam w teorii jakoś, nie, na podmiejskie nie mogą wjechać z tych peronów pociągi. I na Warszawę Główną też mogą wjechać pociągi, jak i również w kierunku, tylko i wyłącznie w drugim kierunku, czyli w kierunku zachodnim, mogą pojechać na Sochaczew. Ewentualnie bardzo się kręcić w kierunku Pruszkowa. Ale na daną na przykład stan pociągi już nie pojadą. No i mamy linię jeszcze i kolejne mamy perony. 5, 4, 3. Te perony z kolei będą właśnie szły do rozbiórki. No i perony 2, 1, 1 to jest WKD, a 2 jest tylko i wyłącznie w kierunku linii tutaj właśnie radomskiej. Znaczy na peron drugi właściwie teraz możemy wjechać z każdego toru, z każdej strony tak mniej więcej. Natomiast co do tego, co właśnie teraz widzicie, to są już przygotowane konstrukcje pod nowy dach na peronie 5. Także tutaj to jest takie składowisko, no i tu jest peron 9. Natomiast wracając do tego, czemu nie można teraz zamknąć tego peronu? Wyobraźcie sobie, że teraz zamykacie te trzy perony i pociąg podmiejskie, właściwie wszystkie, musiałyby jechać na peron drugi. Bo pociągi z Piaseczna nie mają aktualnie bezpośredniego wjazdu na nowe perony, a muszą gdzieś dojeżdżać, więc wszystkie pociągi by jechały na mały jeden peron drugi, gdzie trzeba pamiętać, że on ma tylko dwie krawędzie peronowe, więc po prostu pociągi by ujeździły po jednym torze, w jednym kierunku, nie tak jak to teraz jest, że dwa perony po jednym peronie na jeden kierunek. Byłoby dwa razy mniej miejsca dla takich pociągów. To jest duże utrudnienie. Aktualnie natomiast trwają prace przy budowie nowych rozjazdów i nowych przejazdów kolejowych na linii właśnie tam przy torowisku zachodnim, przy obiektach, przy nasuwaniu wiaduktów. Jeżeli to będzie dokończone, to wtedy będzie można właśnie zamykać perony, po prostu żeby nie było takiego paraliżu kolejowego, że większość pociągów nie jest w stanie dojechać, albo byłyby jeszcze większe opóźnienia, jeszcze mniej pociągów. Tego wszystkiego nie chcemy, więc po prostu musi to pójść, ponieważ budowa jest na działającym dworcu, to jednak trzeba zawsze pamiętać, że musi ten dworzec działać. I nie może być sparaliżowany. Dlatego również teraz w tym momencie nie są prowadzone prace przy rozbiórkach kolejnych peronów. Także tak to mniej więcej wygląda. Peron 9, jak widzicie, tutaj windy już są pozamykane, mniej więcej tam trwają konstrukcje dźwigów, a same wyjścia mniej więcej podobnie wyglądają, są trochę bardziej obszklane. Drugie wyjście, tutaj jak widzicie, w kierunku ulicy Kolejowej, na razie jest w namiocie i tak raczej na dłuższy okres czasu pozostanie. I ten namiot nie jest po to, żeby nas chronić przed deszczem, tylko po to, żeby nie zalewało tunelu. Głównie o to jednak chodzi w tej kwestii. Dobrze, natomiast teraz pytanie, które pewnie się wam nasuwa od dłuższego czasu. Kiedy będą zamknięcia nowych peronów, znaczy starych peronów, żeby były budowane nowe perony. Najpierw muszą być jeszcze wytyczone przejazdy kolejowe, aby po prostu pojazdy na plac budowy mogły dojeżdżać, jak również pracownicy. Jeden już jest do peronu 5 dociągnięty, prawie w całości. Będą jeszcze chyba dwa nowe przejazdy, ale to jeszcze zobaczymy, jak to mniej więcej będzie wyglądać w czasie, więc to tak będzie się tam toczyć z różnych części. Natomiast planowane zamknięcie peronu 5 to jest mniej więcej druga połowa października. Czyli już niedługo. To już jest naprawdę całkiem niedługo, to jest mniej więcej za miesiąc, jak ten film teraz oglądacie. I możemy się powoli do tego przygotowywać. Kolejne perony, czyli 4 i 3, będą zamykane w kolejnym etapie. Dokładnie jeszcze wam nie powiem tego, w kolejnym materiale już będę mógł wam powiedzieć, wprowadzić taką bliższą datę, jak to wszystko będzie wyglądać. I kolejny film z placu budowy bezpośrednio też będzie już, jak będzie zamknięcie tych peronów, abyście zobaczyli, jak są wyburzane. No nie ukrywajmy, to na pewno was wszystkich interesuje. I również wtedy część nowego torowiska zostanie oddana do użytku. Ale o torowisku zachodnim dowiecie się już wkrótce, w kolejnym materiale na moim kanale, który jeszcze nie dokładnie wiem, kiedy będzie, ale jeśli nie chcecie go przegapić, to koniecznie kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Możecie kliknąć właśnie ten subskrybuj również. Zobaczymy się niedługo. Kolejne filmy będą się z Warszawy Zachodniej pojawiać, jak będę mieć tutaj autoryzację, akceptację wszystkich rzeczy, no bo oczywiście to robię w porozumieniu z Budimaxem. A co, jak i również za każdym razem bardzo dziękuję, że udało mi się wejść i mogłem dla was zrobić taki ładny film bezpośrednio z placu budowy. A tutaj oczywiście macie panele fotowoltaiczne na dachu, których jest coraz więcej i one są sporadycznie rozstawione na górze. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!